Dzień dobry, witam na konferencji Ruchu Pali Postać. Dziękuję, że Państwo licznie przybyli, ponieważ mamy dla Państwa wiadomości sensacyjne. Wydarzyła się rzecz bezprecedensowa, rzecz, która chyba do tej pory w historii polskiego parlamentaryzmu nie miała miejsca. Ale zanim do tego przejdziemy, nasi goście, poseł Wincenty Elsner i poseł Sławomir Kopyciński, oddaję Tobie, Sławku, głos, opowiedz, co się wydarzyło. Szanowni Państwo, wydaje się, że historia zatoczyła koło. Dokładnie 10 lat temu mieliśmy do czynienia z aferą lub czasopisma. Dziś mamy do czynienia z aferą dotyczącą poprawki Platformy Obywatelskiej o numerze 31 zgłoszonej przez panią poseł Mrzygłocką. I czego rzecz dotyczy? Zgodnie z regulaminem Sejmu, ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czas na zgłaszanie poprawek w drugim czytaniu kończy się w momencie zakończenia debaty sejmowej w tym punkcie. Tą debatę w sprawie budżetu odbyliśmy w dniu 10 grudnia tego roku. W trakcie tej debaty poprawka numer 31, o której tu wspominałem, nie została złożona zgodnie z naszą wiedzą i materiałem dowodowym przez posłów Platformy Obywatelskiej. Ta poprawka pojawiła się dopiero w dniu 11 grudnia rano i skutecznie uniemożliwiła głosowanie poprawek ruchu Palikota. Przechodząc do dowodów. Do autorstwa tej poprawki przyznało się trzech posłów Platformy Obywatelskiej. Pan profesor Rosati, przewodniczący Komisji Finansów. W dniu wczorajszym pani poseł Skowrońska, wiceprzewodnicząca Komisji Finansów. I pani poseł Mrzygłocka, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Mamy w ręku sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Sejmu. Mamy również materiał filmowy, kompletny, z posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma możliwości takiej, po pierwsze, aby jedną poprawkę złożyła grupa trzech posłów. Nie ma również w tym materiale nawet jednego zdjęcia, jednego ujęcia, w którym wymienieni przeze mnie posłowie czy posłanki tą poprawkę składają. Ta poprawka, mamy co do tego pewność, została złożona ze złamaniem regulaminu Sejmu i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Tym samym powracamy do historii. Ktoś z tych osób dopuścił się złamania artykułu 271 Kodeksu Karnego, który mówi o tym, że funkcjonariusz publiczny, który nie jest uprawniony do wystawiania dokumentu bądź poświadcza nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Za chwilę, o godzinie 14, mamy rozpocząć głosowanie poprawek do budżetu państwa, najważniejszego dokumentu dla nas wszystkich. Wydaje mi się rzeczą absurdalną, abyśmy mieli głosować nad poprawką, która w sposób przestępczy, to jest dobre określenie, została do tego budżetu złożona. Będziemy żądać zwołania Konwentu Seniorów, wyjaśnienia tej sytuacji. Będziemy również, czy poinformujemy prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z tą poprawką i jednocześnie informuję, że nie jest prawdą, jakoby głosowania nad poprawkami ruchu Palikota miały trwać 15 dni, 20 dni, 40 dni. Wystarczy przegłosować tylko jedną poprawkę. Jedyne głosowanie, które realnie zdejmuje środki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych dla kilkunastu tysięcy kapłanów i księży. Platforma Obywatelska posłużyła się wybiegiem, posłużyła się przestępstwem,
aby ratować finanse Kościoła. Nie ma na to zgody ruchu Palikota. Jestem przekonany, że co do zasad nie ma również na tego typu zachowania zgody ze strony PiS-u, Solidarnej Polski, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Sejmie mamy do czynienia z różnego typu konfliktami, ale wszystko powinno odbywać się zgodnie z prawem, zgodnie z pewnymi zasadami, które są określone w ustawie i w regulaminie Sejmu. W tym przypadku Platforma Obywatelska te granice przekroczyła. I żywym dowodem na to jest osoba pana posła Wincenta Elsnera, któremu wczoraj pani poseł Skowrońska, która przyznała się do złożenia tej poprawki, zarzuciła nieobecność na posiedzeniu Sejmu i brak udziału w dyskusji na temat drugiego czytania budżetu państwa, ale o tym myślę, że lepiej opowie pan wicepremier. Wczoraj podczas Komisji Finansów Publicznych pani przewodnicząca Skowrońska powiedziała, że nie mogliśmy widzieć składania tej poprawki, bo nas wtedy nie było. To nieprawda. Pani przewodnicząca Skowrońska kłamie. 20:52 jako jeden z ostatnich posłów, będąc na sali wówczas, zadawałem pytanie. Ani pani Skowrońska, ani pani Mrzygłocka, ani nikt inny, nie widziałem tego, nikt z tych osób, ani pan przewodniczący ostatni, nikt nie składał poprawki. Pani Skowrońska kłamie, powiem jeszcze raz, jestem w stanie to, jeżeli sprawa trafi do prokuratury, przez prokuraturę prowadzona, jestem w stanie to zawsze powtórzyć. Pani Skowrońska kłamie, 20:52, byłem na mównicy sejmowej, byłem na sali sejmowej, można to sprawdzić w dokumentach, przekazujemy dokumenty. Jeszcze jedno zdanie. Szanowni Państwo, dla ułatwienia powiem, że obrady od godziny 12:29 w trakcie obrad od godziny 12:29 do 12:57 wypowiadała się pani poseł Skowrońska, można to sprawdzić na materiale filmowym, nie złożyła tej poprawki o numerze 31. Następnie zabierała głos od godziny 18:55 do 18:57. Obrady prowadził wicemarszałek Wenderlich. Również pani poseł Skowrońska, ani pan poseł Rosati, ani pani poseł Mrzygłocka nie zgłosiła tej poprawki. Końcową część obrad prowadziła pani wicemarszałek Wanda Nowicka, która również nie odnotowała faktu zgłoszenia przez jakiegokolwiek posła Platformy Obywatelskiej tego typu poprawki. Obrady w tym dniu prowadzili wszyscy wicemarszałkowie. Jestem przekonany, że żaden z nich nie potwierdzi faktu złożenia takiej poprawki. To pokazuje, że mamy do czynienia z wulgarnym, ordynarnym przestępstwem. Dla ratowania finansów Kościoła Platforma posunęła się do przestępstwa. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Wydaje mi się, że 24. Pani poseł Mrzygłocka. No moje pytanie to, o której godzinie i na czyje ręce złożyła tę poprawkę. Powiedziała, że to był czas mniej więcej 15 pytań od końca debaty budżetowej, że złożyła tę poprawkę na ręce marszałka Wenderlicha. Mówiła to na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, odpowiadając na to pytanie, od dnia wczorajszego trójka posłów przyznała się do złożenia tej poprawki. W dniu wczorajszym na Komisji Finansów pani poseł Skowrońska oświadczyła, że fizycznie złożyła tą poprawkę na ręce wicemarszałka Sejmu. W dniu dzisiejszym pani poseł Mrzygłocka na konferencji, o której pani redaktor wspomniała, również złożyła identyczne oświadczenie. Dowiedzieliśmy się również z innej stacji telewizyjnej, że podobne oświadczenie złożył pan przewodniczący Rosati. Jest rzeczą nieprawdopodobną, powiem wprost niemożliwą, aby trójka posłów złożyła tą samą poprawkę, bo poprawka wpłynęła tylko jedna. I na tym materiale filmowym jest dowód. To jest dowód, który mogą sprawdzić wszyscy z nas, wszyscy Polacy. Materiał z posiedzenia Sejmu jest na stronie internetowej Sejmu. Ale to pani pytanie pokazuje, że ktoś w tej sprawie kłamie. I na pewno nie jest to ruch Palikota. Być może kłamie pani poseł Skowrońska, być może kłamie pani poseł Mrzygłocka, być może kłamie pan Dariusz Rosati. Ale tą sprawą musi zająć się prokuratura i mam nadzieję, że będzie równie nieustępliwa w tej sprawie, jak była 10 lat temu,
przy okazji afery lub czasopisu. Ja rozumiem, Państwo przejrzeliście dokładnie ten materiał filmowy i Pan może tutaj potwierdzić, że momentu, w którym Pani poseł Mrzygłocka składa jakiś druk do na ręce marszałka Wenderlicha, tam nie ma? Tak, przejrzeliśmy ten materiał, nie ma takiego nagrania, mam nadzieję, że wzrok nas nie zawiódł. Chcę poinformować również, co można sprawdzić w stenogramie z posiedzenia Sejmu, że pani poseł Mrzygłocka w ogóle nie brała udziału w tej debacie. Pani poseł Mrzygłocka nawet raz nie wystąpiła w sprawie budżetu. Sprawdziliśmy również, że posiadała stosowne upoważnienie do podpisania tejże poprawki, bo zgodnie z regulaminem Sejmu poprawkę w drugim czytaniu może złożyć przewodniczący klubu poselskiego bądź parlamentarnego, grupa 15 posłów, bądź wiceprzewodniczący klubu upoważniony przez przewodniczącego. Tego faktu nie negujemy. Natomiast na nagraniu telewizyjnym i w stenogramie Sejmu nie ma faktu złożenia tej poprawki. I tego nikt nie jest w stanie zanegować. Myślę, że liczni pracownicy Biura Legislacyjnego Sejmu, Biura Analiz Sejmowych Sejmu, którzy pracowali nad tym, jak zadośćuczynić oczekiwaniom Platformy całą noc, w trakcie przesłuchań w prokuraturze potwierdzą, o której godzinie, w jakim czasie i na polecenie kogo ta poprawka została stworzona. Zresztą, dlaczego mówimy o pani Mrzygłockiej? Materiał wczorajszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych również jest na stronach sejmowych. Rejestrowały go nie tylko kamery sejmowe, również kamery wielu stacji telewizyjnych i odnotowały tą wypowiedź. To oświadczenie okazuje się prawdopodobnie znowu kłamliwe pani przewodniczącej Skowrońskiej. To ja, mówiła wczoraj pani przewodnicząca Skowrońska, w imieniu pani wiceprzewodniczącej Mrzygłockiej składałam poprawkę wtedy i wtedy, rzekomo. Słowa przeczą, jakby w myśl regulaminu Sejmu, bo ktoś mógł poza tym faktem, tą debatą złożyć równie dobrze tę poprawkę w biurze posiedzeń, więc to jakby jest też taka opcja, ale faktem jest, że pani poseł Mrzygłocka mówi, że to ona osobiście na ręce pana marszałka Wenderlicha. Panie redaktor, nie, ja muszę się odnieść. Nie ma takiej możliwości. Poprawkę w drugim czytaniu należy złożyć osobiście na ręce marszałka bądź wicemarszałka Sejmu w trakcie trwania drugiego czytania. Jeżeli w trakcie drugiego czytania na ręce wicemarszałka bądź marszałka Sejmu, jeżeli ta poprawka została złożona poza drugim czytaniem, doszło do popełnienia przestępstwa. I to nie ulega wątpliwości. Jeszcze techniczne pytanie. Czy Państwo składacie jakieś doniesienie do prokuratury w tym temacie? Jestem przekonany, że prokuratorzy, nas oglądają i przyjęli to zawiadomienie z urzędu, ale oczywiście w formie również papierowej takie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez grupę posłów czy część posłów Platformy Obywatelskiej złożymy. Myślę, że w tej sprawie powinien być się komu. Jeszcze raz zaznaczam, wicemarszałkowie Sejmu, z którym ja osobiście rozmawiałem, powinni też przedstawić swoje stanowisko, bo za chwilę o godzinie 14 rozpoczynamy głosowanie. To wydaje się rzeczą absurdalną, abyśmy doprowadzili do sytuacji, w której posłanki i posłowie zostaną zmuszeni do głosowania poprawki, która została złożona w związku z popełnieniem przestępstwa nad zachowaniem artykułu 271 Kodeksu Karnego. Jeszcze jedna krótka rzecz. Posłowie Platformy tłumaczą też tak, że regulamin mówi o konieczności ustnego zawiadomienia o tym, że składa się poprawkę, ale pisemnym dostarczeniu pisemnej wersji tejże poprawki. Tłumaczą tak, Skowrońska powiedziała z trybuny, że zostaje złożona, bo tam jest taki fragment, zostają złożone inne poprawki korygujące tam i tak dalej. Natomiast wykonawcą tego miała być pani poseł Mrzygłocka, która dostarczyła druk. Jeżeli mogę, pani redaktor, no, zdaje sobie pani sprawę z tego, jakiej wagi była ta poprawka, tak? No nieprzypuszczalne, że pani posłanka postanowiła akurat tę tak ważną poprawkę umieścić w tych korygujących i takich nieistotnych. No już to wiadomo, że to jest wybieg. No teraz szukają, po prostu dostosowują swoje zeznania do tego, jak wyglądał przebieg posiedzenia, a nie odwrotnie. To jest oczywiste. No zresztą deadline'em zawsze jest zakończenie debaty drugiego czytania. To miało miejsce o godzinie 21:00 i nawet jeżeli deklarowała wcześniej, to do godziny 21:00 ta poprawka musiała być do laski marszałkowskiej złożona. Po raz pierwszy powiem wprost. Telewizja nie kłamie.
materiał jest nagrany nie tylko na stronie sejmowej, państwo również z poszczególnych redakcji, posiedzenie Sejmu macie w formie wideo, tak elektronicznej. Można to sprawdzić, można to zweryfikować i my tej weryfikacji się domagamy. Bo na pierwszy rzut oka widać, jeżeli trzech posłów twierdzi, że złożyło poprawkę, to jest to niemożliwe. Ktoś musi kłamać i my tą osobę w tym Sejmie znajdziemy. Proszę bardzo. To pójdźmy krok do przodu. Jakiego rozwiązania panowie oczekujecie po konwencie seniorów i po platformie odnośnie właśnie tych trzech osób? Zgodnie z procedurą, bo jak państwo widzieliście to wczoraj na Komisji Finansów Publicznych, ja w żaden sposób nie dałem się sprowokować do jakiejkolwiek dyskusji politycznej w sprawie zgłaszanych poprawek, nie tylko przez ruch Palikota, ale i informacji politycznych. Po wycofaniu poprawki Platformy Obywatelskiej powinniśmy przegłosować poprawkę numer 32, która zmniejsza wydatki na Fundusz Kościelny o kwotę około 70 milionów złotych. Ta kwota, zgodnie z naszą intencją, ma być przekazana na rezerwę celową, podkreślam to, bo wczoraj były rozbieżne informacje w tej sprawie, o nazwie finansowanie zabiegów in vitro. Jest to zbieżne zresztą z propozycją pana ministra Łukowicza i z deklaracją pana premiera Donalda Tuska. Może się odbyć, nie musi, ale może się odbyć w tej sprawie tylko jedno głosowanie nad poprawką numer 32. W tej sytuacji pozostałe poprawki stają się bezprzedmiotowe. I o tym bardzo wyraźnie mówiłem w trakcie swojego wystąpienia sejmowego. Jeżeli pani marszałek Kopacz, bo muszę się odnieść do tego wypowiedzi, że pan przewodniczący Rosati uważa, że musi się odbyć 5901 głosowań, to informuję, że są w błędzie. Głosuje się poprawkę najdalej idącą jako pierwszą i wtedy nie ma potrzeby głosowania pozostałych. I mam nadzieję, że po zrealizowaniu tej procedury naszym oczekiwaniom stanie się zadość, nie tylko naszym, i ta poprawka numer 32 po przyjęciu wejdzie w życie. I w związku z tym realnie Fundusz Kościelny zostanie rozwiązany. Chcę powiedzieć, że my byliśmy mniej restrykcyjni niż Platforma Obywatelska, bo my przewidzieliśmy funkcjonowanie Funduszu Kościelnego jeszcze w pierwszym kwartale 2013 roku. 10 grudnia, dokładnie po zakończeniu wystąpienia budżetowego, złożyliśmy stosowną ustawę znoszącą fundusz kościelny, natomiast Platforma Obywatelska zdjęła wszystkie pieniądze z funduszu kościelnego, zostawiając tam jedyne 1000 zł, a państwo doskonale wiecie, że przecież ten 1000 zł nie wystarczy na opłatę jednego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od jednego kapłana. To jest fikcja, to jest, no, nie wiem jak to nawet określić, no, jakaś sztuczka, jakaś kombinacja alpejska, mamy zimę i śnieg, która ma zabezpieczać finanse Kościoła. No w ten sposób zresztą beneficjenci Funduszu Kościelnego powinni być zadowoleni, bo dzięki naszej poprawce, nie dzięki poprawce Platformy Obywatelskiej, zostaje tam 20 kilka milionów, które pozwolą funkcjonować przez najbliższy kwartał beneficjentom tego funduszu. Macie świadomość tego, że prawica tutaj dzisiaj w Sejmie mówi, że to wy, żeście się porozumieli właśnie w kwestii funduszu z Platformy. Szanowni Państwo, powiem w ten sposób. Nawet jeżeli dziś w sposób siłowy dojdzie do głosowania poprawki Platformy Obywatelskiej, widok Jarosława Gowina, widok Jarosława Kaczyńskiego, widok posła Macierewicza i wielu innych będzie bezsenny, kiedy będą zmuszeni nacisnąć guzik faktycznie likwidującą fundusz kościelny. Naprawdę czekaliśmy na to bardzo długo. Zresztą wczoraj posłom Prawa i Sprawiedliwości, posłom Solidarnej Polski zadrżała ręka podczas głosowania nad poprawką Platformy. Głosowali przeciwko tej poprawce i wielokrotnie dopytywali panią przewodniczącą Skowrońską, pana przewodniczącego Rasetiego, czy ten fundusz kościelny naprawdę został zlikwidowany tylko tymczasowo i czy naprawdę tam wróci. Zresztą, czy możemy wierzyć Donaldowi Tuskowi? Dziękujemy bardzo. Zapraszam na kolejną konferencję.